Jesteśmy jedną z najbardziej stabilnych instytucji finansowych w kraju. W ciągu prawie 140 lat dzięki mieszkańcom Podkarpacia staliśmy się silnym, jednym z największych w Polsce banków spółdzielczych z wyłącznie polskim kapitałem. Nasz potencjał oraz przywiązanie do regionu wyraża się wsparciem najważniejszych inicjatyw kulturalnych i sportowych. Podkarpacki Bank Spółdzielczy to bezpieczeństwo i wiarygodność. Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Postaw na polski kapitał. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie dzisiaj. A chociaż wynik, powiedziałbym, że wynik jest nawet zbyt korzystny dla nas, bo Jastrzębie zaprezentowało się dzisiaj bardzo dobrze i myślę, że ten wynik jest nawet zbyt duży jak na to, jak wyglądał mecz. Szczególnie pierwsza tercja, gdzie Jastrzębie zagrało bardzo ofensywny, dobry hokej i w zasadzie my strzeliliśmy dwie bramki z kontrataku, ta pierwsza szybka bramka strzelona i troszkę nam to ułatwiła i ta druga bramka z kontrataku. Chociaż mówię, ten przebieg pierwszej tercji na pewno nie wskazywał na któregoś z faworytów. Powiem dalej tak, że w drugiej tercji chyba to zdecydowało znowu o kolejnym zwycięstwie, ponieważ przy stanie 2-0, kiedy mieliśmy te 7 minut gry w osłabieniu, no tam to w zasadzie można powiedzieć było bardzo ważne, że chłopcy to wytrzymali, że to wybronili. Jeżeli w tej osłabieniu dostalibyśmy jedną, mogliśmy dostać nawet dwie bramki, ten mecz miałby zupełnie inny przebieg w końcówce, jestem o tym przekonany. Potvrdil, že hrá v pohodě, že hrá hezký hokej v pohybu důrazně a dneska to potvrdil. Co k tomu říct, tomu utkání v zastavu? My jsme dostali brzo branku zase po 25 vteřinách, sekundách, kdy jsme na to hráče upozorňovali, aby v prvních 5 minut jsme dostali gól a bohužel dostali jsme hned gól. Ale ta třetina 2-0 ještě nebyla tak strašná, ještě jsme se mohli dostat zpátky do zápasu. Bohužel jsme nedali branky a já si myslím, že rozhodlo potom v té druhé třetině těch 7 minut přesilovka 5-4, kdy jsme vlastně neohrozili bránu a sami jsme inkasovali gól, čtvrtý gól a vlastně bylo po utkání. Tak jak Sanok dneska se prezentoval tou hrou, takže tam už těžko šlo něco zvrátit.
Ostružík ležel na zemi po dobrém dohraném hitu, to byl čistý hit a zůstane ležet na zemi a on pro ně, kolem něho projížděl a dal mu kolenem do hlubky zbytečně, jako, já si myslím, že bylo takové nefér, jo, ale hokej se hrál tvrdě, říkal ten první hit, dostal ránu a odpadl, zůstal na ledě, ale říkám, potom už proježděl. Ten první čistý byl. Čistý, ten byl čistý, to byl hit, jasné. Ne, to byl 23 Rompala. Tak, Rompala. No, ten tam zbytečného kolenem klepl do hlavy. No, takže to byl takový zbytečný exces, jo, jinak tam nebylo žádný ty, hokej se hrál tvrdo, ale říkám, tohle to byl takový zbytečný. Každý mecz má svoju historię i myślę, że ten w Oświęcimiu będzie miał swoją historię, więc na pewno nie będę mówił, jak będziemy grać, natomiast jak powiedziałem, no, będziemy grać i pojedziemy tam na pewno po to, żeby wywieźć punkty stamtąd.